Welcome to OpenTX. Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Dzisiaj porcja adrenaliny dostarczona przez Nazgula. Jest to mój pierwszy quad 5-calowy. Jestem mega z niego zadowolony i szczęśliwy, że mogę latać FPV. Po przygodach z CineUPM z Megabee stwierdziłem, że czas na 5-calówkę. I zamówiłem właściwie dwie. Pierwsza to jest wersja analogowa, którą mam już od pewnego czasu. Czekałem na akumulatory, czekałem też na osprzęt do mojego radia i czekałem na anteny. Wszystko mam i latam średnio 6 do 9 pakietów dziennie. Oczywiście te loty, jak widzicie, one jeszcze wymagają sporo treningów, ale na tym to polega, że człowiek się powoli, spokojnie doskonali. To, co mi się podoba w FPV, to przede wszystkim jest ta energia i te ciągłe zmiany. Jednak latając dużo dronami z gimbalem, nie czuję się tego. A tutaj mamy pełen spontan i to naprawdę wygląda rewelacyjnie. Jeżeli oczywiście może przy odbiorze nie wygląda to tak dobrze jak podczas pilotażu, ale naprawdę dobrze się lata i 5-calówka, jestem z nim mega zadowolony. Przede wszystkim quad nie jest tak podatny na wiatr jak CineUP, a do tego jest bardzo zwrotny i dynamiczny. Ja latam na pakietach 4S, jest to klasyczna wersja Nazgula, latam z kamerką Hero 7, w tej chwili White, co ciekawe. Black miałem, ale już nie mam. I staram się latać, też na Taranisie oczywiście latam i na FL Sky, zasięgi mniej więcej 200-250 metrów. Także codzienne ćwiczenia, staram się latać około 7 rano wcześniej i też przed zachodem słońca, jeżeli takie możliwości tylko mam. Postaram się ten okres jesienny cały wykorzystać na treningi FPV. Jak tylko będę w stanie i technicznie będzie wszystko grało z tym sprzętem, to damy radę. Pakietów mam w tej chwili około 7, także jestem w stanie trochę polatać. Nie wszystkie oczywiście są w pełni sprawne. No i też popracuję trochę nad pilotażem, bo widać, że jednak są spore jeszcze, jest sporo do zrobienia. Ale tak czy inaczej, adrenalina i te hormony to jest to. No i teraz druga część, jako bonus pokażę Wam, jak wygląda porównanie ujęć z Insta360X, to jest z lewej strony, i z prawej z Mavic Air 2. Podczas śledzenia testy były robione w lesie pomiędzy drzewami. Trzymajcie się i wszystkiego dobrego. Pozdrowienia do następnego odcinka. Cześć!